Dzień dobry. Zazwyczaj nagrywam swoje filmiki na terenie skanseny lub w muzeum, ale zimowa aura nas nie rozpieszcza, więc dzisiaj jestem zmuszony kręcić w domowych warunkach. W dzisiejszym materiale chciałbym przyjrzeć się kulturowym, historycznym, społecznym i psychologicznym przyczynom noszenia maseczek w Japonii i Korei. Jak zwykle w przypadku Koreańczyków i Japończyków narosło wiele mitów, niedopowiedzeń, błędnych interpretacji tego zjawiska. Postanowiłem więc poświęcić chwilkę czasu na przygotowanie materiału głębiej poruszającego temat maseczek. Najczęstsze przyczyny, dla których według mediów oraz samych mieszkańców obu krajów noszą oni maseczki, to ochrona siebie i innych przed zakażeniem, katar sienny, zanieczyszczenie powietrza, presja społeczna, brak makijażu, moda i tak dalej, które tak naprawdę nie wyjaśniają tego zjawiska, nie pomagają nam go zrozumieć, a prawdziwe przyczyny leżą, jak to często bywa, gdzie indziej i żeby je poznać, trzeba cofnąć się w czasie oraz wejść głębiej w psychikę tych ludzi. Prototyp współczesnej maseczki pojawił się w Anglii w 1836 roku. Została ona opracowana przez brytyjskiego lekarza Juliusa Jeffreysa jako respirator dla osób z chorobami układu oddechowego. Miała podobny kształt do używanych przez nas maseczek, zakrywała nos i usta kawałkiem materiału osadzonym na mosiężnej siateczce i za pomocą sznurków przyczepionych na obu końcach zawieszało się ją na uszach. Pod koniec XIX wieku tak zwana dżuma płucna rozprzestrzeniła się w Azji, a w 1899 roku w Niemczech odbyła się konferencja dżumy w celu omówienia sposobów radzenia sobie z tą chorobą. W tamtym czasie toczyła się debata, czy należy zalecać maseczki, ale nie wyciągnięto żadnych wniosków, prawdopodobnie z powodu niejasnych podstaw naukowych. Jednak infekcja rozprzestrzeniła się w osadce około 1900 roku, a po śmierci kilku miejscowych lekarzy w styczniu tego samego roku tak zwani funkcjonariusze kwarantanny zaczęli nosić maseczki i stały się one powszechne w tym mieście. Według niektórych japońskich badaczy to właśnie w osadce po raz pierwszy w historii ludzie nosili maseczki do walki z chorobą zakaźną. Zakładali je również żołnierze japońscy okupujący Mandżurię, gdy i tam w 1910 roku pojawiła się plaga dżumy płucnej. Jednakże maseczki zaczęto używać w Japonii nieco wcześniej. W połowie XIX wieku wytwórcy słodyczy dla panującej w Japonii rodziny Tokugawa trzymali papier na ustach. Miało to zapobiec zanieczyszczeniu pożywienia. Maseczki używali również górnicy w kopalniach srebra. Najstarsza udokumentowana reklama maseczki pojawiła się w Japonii w roku 1879. Po długiej, gdyż aż 265-letniej izolacji Japonia otworzyła się na świat w roku 1853. A nowy rząd nie tylko szybko parł do modernizacji kraju i skoku cywilizacyjnego, ale wręcz wyśmiewał wszystko, co miało związek z tradycją, a sami Japończycy bezrefleksyjnie przyjmowali nowy styl życia zapożyczony z Zachodu i adoptowali zachodnie zwyczaje, takie jak odzież, fryzury, kuchnię, w tym noszenie maseczek, które wierzono były przedmiotami używanymi na Zachodzie. Zwłaszcza w większych miastach, takich jak Tokio i Osaka, maseczki zaczęły być noszone jako element mody, a zimą również wyparły tradycyjne szale, które nosiły kobiety. W latach 1898-1901 wśród tokijskich kobiet popularne było noszenie białego, zwłaszcza jedwabnego szala owiniętego wokół nosa i ust, a zakrywającego połowę twarzy. Gejsze w rejonie Shinbashi w Tokio nosiły go, aby chronić się przed zimnem, a moda ta rozpowszechniła się wśród japońskich dam, kobiet z tak zwanych dobrych domów. Choć szal ten był częścią ówczesnej mody, przez większość ludzi był raczej uznawany za przejaw ekscentryczności. W roku 1918 wybuchła pandemia hiszpanki i maseczki zaczęły przyciągać uwagę jako produkt zapobiegawczy. Na całym świecie zabiła ona od 20 do 50 milionów ludzi. W Japonii liczba chorych wyniosła 24 miliony ludzi, czyli blisko połowa całej populacji.
a ofiar zaś śmiertelnych Hiszpanki było 388 tysięcy. Podczas pierwszej fali grypy rządy krajowe i poszczególnych prefektur wzywały ludzi do noszenia maseczek w miejscach publicznych, takich jak urzędy państwowe, kina i pociągi. Ale to dopiero podczas drugiej fali, która trwała od września 1919 roku do lipca kolejnego roku, słowo maseczka rozpowszechniło się wśród Japończyków. Rząd japoński wprowadził obowiązek noszenia maseczek przez urzędników państwowych w trakcie wykonywania pracy, a koleją pozwolono odmówić usługi pasażerom bez maseczki na twarzy. W Stanach Zjednoczonych pandemia Hiszpanki rozpoczęła się wiosną 1918 roku, a w październiku San Francisco wydało nakaz noszenia maseczek, zobowiązując wszystkich obywateli do ich noszenia poza domem. Podobne środki podjęto w innych amerykańskich i europejskich miastach. Po wygaśnięciu pandemii mieszkańcy Zachodu szybko zarzucili maseczki i o nich zapomnieli. Japończycy zaś zaczęli wyszukiwać inne dla nich zastosowania. Już w roku 1922, a więc krótko po wygaśnięciu Hiszpanki, której ostatnia, trzecia fala zakończyła się w Japonii w lipcu 1921 roku, zaczęli promować stosowanie maseczek do ochrony gardła przed suchym powietrzem. Do dziś powód noszenia maseczek zimą podawany przez wielu mieszkańców wschodnich, zwłaszcza regionów wyspy Honshu, która w okresie zimowym notuje niewiele opadów w porównaniu z pozostałą częścią roku. Japońscy badacze wskazują również, że jedną z głównych przyczyn, dla których maseczki stały się popularne wśród mieszkańców kraju kwitnącej wiśni, był tradycyjny pogląd na choroby w Japonii. Aż do końca XIX wieku przeziębienia i grypa były zapisywane ideogramem wiatr, gdyż powszechnie wierzono, i ta idea do Japonii przywędrowała z Chin, że to właśnie wiatr był przyczyną tych i niektórych innych chorób. Z tego też powodu w tamtych czasach ludzie unikali wystawiania się na działanie wiatru. Grypa hiszpanka zwana była w Japonii Spain Kaze, a Kaze to również wiatr. W latach 20. ubiegłego stulecia panowała w Japonii opinia, że ludzie powinni nosić maseczki, aby unikać zimnego powietrza i wiatru. A już w latach 40. noszenie maseczek przez osoby zakażone uznawano za oznakę dobrych manier. Dlaczego? Opowiem troszkę później. Zaczęły również nabierać wartości jako prezenty. Zwyczaj noszenia maseczek w Japonii podczas wydawania posiłków w szkołach narodził się według japońskich badaczy spontanicznie około 1938 roku, kiedy rozpoczęła się druga wojna chińsko-japońska i ogłoszono ustawę o mobilizacji narodowej. W pewnym czasopiśmie opublikowano historię uczniów noszących maseczki w szkole podczas przygotowywania zaopatrzenia dla japońskiego wojska do wysłania na front. Pomysł został podchwycony przez inne szkoły i przetrwał zawieruchę wojenną. W przeciwieństwie do Japonii, Koreańczycy nie przykładali aż tak wielkiej wagi do maseczek. W pierwszej połowie XX wieku w Keijo, tak stolicę Korei Południowej nazywali Japończycy, a Korea była w tamtym czasie kolonią japońską, maseczki nosili wyłącznie żołnierze japońscy, stąd przydomek, jaki nadali im Koreańczycy – ludzie w maskach. A same maseczki były w tym czasie postrzegane jako symbol przemocy. Pojawienie się maseczek jako środka sanitarnego w Korei miało miejsce dopiero około 1920 roku. Poważna epidemia grypy ponownie zaatakowała Japonię w 1934 roku i w tym czasie maseczki stały się już popularne. Po wojnie miały miejsce kolejne epidemie grypy, takie jak grypa włoska w latach 1947-56, grypa azjatycka w 1957 roku, hongkongska 10 lat później i radziecka w 1977 roku. Już w XXI wieku w związku z epidemią zespołu ostrej niewydolności oddechowej SARS w 2002 roku oraz podczas pandemii grypy H1N1 w 2009 sprzedaż masek gwałtownie wzrosła, co spowodowało nawet okresowy niedobór maseczek w sklepach i aptekach. W drugiej połowie XX wieku coraz większym problemem wśród Japończyków stawał się
sezonowy nieżyt nosa, zwany kahunsio w Japonii, spowodowany alergią na pyłki pojawiające się w Japonii w sezonie wiosennym. A głównym winowajcą były i są dwa gatunki drzew, japoński cedr oraz japoński cyprysik, zwany również hinoki. Choroba pyłkowa dotyka każdego roku 20-25% mieszkańców kraju, ale niemalże już połowę mieszkańców stolicy. Japończycy chronią się przed nią głównie za pomocą maseczek. Katar sienny był stosunkowo rzadko spotykany w Japonii, aż do wczesnych lat 60. Wkrótce po II wojnie światowej polityka zalesienia kraju zaowocowała powstaniem lasów z dominacją japońskiego cedru i cyprysików, które były ważnym zasobem dla przemysłu budowlanego. Niestety dojrzałe drzewa wytwarzają spore ilości pyłku. Wraz z rozwojem japońskiej gospodarki w latach 70. i 80. XX wieku tańsze importowane materiały budowlane zmniejszyły popyt na rodzime drzewa, co doprowadziło do wzrostu gęstości lasów i starzenia się drzew, dodatkowo przyczyniając się do produkcji pyłku, a tym samym kataru siennego. Pierwszy przypadek pyłkowicy odnotowany w 1963 roku i od tego czasu znacznie wzrosła liczba osób cierpiących na katar sienny, a wiosenne maseczki stały się powszechne. W tym samym czasie każdego niemalże roku wczesną wiosną pył z pustynnych rejonów Chin i Mongolii unoszony przez wschodnie wiatry dociera do Korei i dalej do Japonii i osiada na domach, samochodach i roślinach. Przenosi toksyczne substancje oraz patogeny chorobotwórcze. Stanowi więc pewne zagrożenie. Choć niebezpieczeństwo, siła tego zjawiska i czas jego trwania, czasami jest to zaledwie kilka dni, różni się każdego roku. W zeszłym roku chyba na mnie dokuczył, nie przypominam sobie. Żółty pył nie jest współczesnym zjawiskiem, gdyż już przed wiekami dawał się we znaki Koreańczykom i Japończykom. Wzmianki na ten temat można znaleźć w starożytnych dokumentach. Jednakże dopiero w zeszłym stuleciu, gdy wiatr zaczął również unosić zanieczyszczenia przemysłowe, stał się groźny dla zdrowia mieszkańców obu krajów. Nawet jednak wtedy Koreańczycy nie kwapili się do noszenia maseczek, z wyjątkiem jednego czy dwóch lat, jak pamiętam, kiedy w powietrzu rzeczywiście unosiły się widoczne drobinki pyłu. Samochody w kilka godzin pokrywały się tymi drobinkami brudu. Etykieta odgrywa ogromną rolę w przyczynie gotowości do noszenia i akceptacji maseczek przez Japończyków i Koreańczyków. Lista rzeczy, które zbiorowo wywołały u mnie szok kulturowy po przyjeździe po raz pierwszy do Korei, była całkiem długa. Już pierwszego dnia w autobusie z lotniska Incheon do Seulu, jeszcze wtedy nie kursowało metro, zastanawiały mnie brudne okna. Wszystkie okna mieszkań, urzędów, witryny sklepów. Niemyte, nieczyszczone. Niektóre z tych kulturowych różnic śmieszyły, inne zdumiewały, jeszcze inne irytowały. I do tej ostatniej grupy zaliczę m.in. kasłanie i kichanie bez zakrywania ust ręką. Do 2020 roku Japończycy i Koreańczycy nie byli uczeni zakrywania ust podczas wykonywania tych dwóch czynności. Niektórzy z nich, mniejszość, odwracali głowę w trakcie kaszlu i kichania, ale zdecydowana większość robiła to swobodnie, przed siebie, w kierunku innych osób, w kierunku rozmówcy. Sama czynność kaszlu wyglądała nieco inaczej niż w Polsce, gdyż często Koreańczycy zwłaszcza wystawiają lekko język i kładą go podczas kasłania na dolnej wardze. To, że Polacy przy obu czynnościach często przepraszają, a Japończycy i Koreańczycy nie, to mało znacząca, myślę, różnica. Natomiast taki kaszel, kichanie bez zakrywania ust, to już coś więcej, to mało higieniczne zachowanie. Stąd wynika konieczność noszenia przez nich maseczek. Ale tak jak Japończycy w miarę starali się nosić ten kawałek materiału na twarzy, tak Koreańczykom zdarzało się to bardzo, bardzo rzadko. Bezpośrednio po wielkim trzęsieniu ziemi we wschodniej Japonii w 2011 roku
tak zwane trzęsienie ziemi w Tohoku, spora część Japończyków zaczęła kupować maseczki jako środek zaradczy przeciwko substancjom radioaktywnym towarzyszącym awarii elektrowni atomowej w Fukushimie. Wtedy pojawiły się sygnały, że w coraz większym stopniu maseczki służą Japończykom jako narzędzie absorbowania niepokoju. Są jak tak zwane obiekty przejściowe dla niemowlaków, jak ulubiony kocyk, a nieco później pluszowa zabawka dziecka, które pomagają mu zasnąć lub poczuć się bezpieczniej. Innymi słowy, maseczka w Japonii stała się, a od czasów wybuchu pandemii, również w Korei, takim właśnie obiektem przejściowym, kocykiem ochronnym, który łagodzi niepokój i przywraca równowagę psychiczną w sytuacji kryzysowej, zwłaszcza wtedy, gdy trudno o konkretne rozwiązanie problemu, z którym trzeba sobie radzić samemu. Nie było to jednak nowe zjawisko, a trzęsienie ziemi w Tohoku jedynie wzmocniło uzależnienie Japończyków od maseczek. W końcu sięgali oni już po nie wcześniej, na przykład celem zakrycia niedoskonałości twarzy, braku makijażu w przypadku kobiet, czy nieogolonego zarostu twarzy u mężczyzn. A więc, aby oddalić od siebie niepokój, stres, napięcia emocjonalne związane z potrzebą akceptacji przez innych. Kobiety więc zakładają je na twarz, jeśli nie mają czasu na wykonanie porannego makijażu, choć równie często to właśnie możliwość zakrycia maseczką twarzy zniechęca je do nakładania makijażu. W końcu w przypadku wielu młodszych, zwłaszcza kobiet, zajmuje to często i ponad godzinę siedzenia przed lustrem, a taka oszczędność czasu pozwala pospać dłużej czy przeznaczyć ten czas na inne zajęcia. Osobom nieśmiałym, których w Japonii i Korei nie brakuje, maseczki zapewniają pewien komfort anonimowości. To są często te same osoby, które tak ochoczo korzystają na co dzień z licznych w ciąży automatów wendingowych w Japonii celem uniknięcia kontaktów z ludźmi. Dla wielu dziś mężczyzn jest, jak wspomniałem, maseczka pozwala wyjść z domu do pracy nawet bez potrzeby golenia się. Nie stanowi to większego problemu dla Polaków, gdyż zarost postrzegany jest raczej neutralnie, czasami pozytywnie. Natomiast w Korei, a tym bardziej w Japonii, zarost kojarzy się z brakiem higieny osobistej. Ta nadwrażliwość przejawia się właśnie ukrywaniem twarzy, ale także potrzebą korekty wyglądu, operacjami plastycznymi, tak w końcu popularnymi w Korei zwłaszcza, i koreańskim przemysłem kosmetycznym. To skupienie uwagi na wyglądzie zewnętrznym nie jest, jak starają się nam wmówić koreańskie media i sami Koreańczycy, zwykłą troską o kulturę osobistą, a obsesją i nadwrażliwością na wszelkie niedoskonałości, która wynika z historycznych uwarunkowań. O jednej z nich wspomniałem w jednym z wcześniejszych materiałów, w filmie dotyczącym życia Koreanek w okresie dynastii Joseon. Tylko przypomnę, że do początku XX wieku wybór przyszłej żony przez rodziców młodego mężczyzny przypominał kupowanie konia. Rodzice synów, a zwłaszcza jego matki i babcie, oceniali przydatność młodej kobiety w roli maszyny do rodzenia chłopców, synowej i żony. Kolejność nieprzypadkowa. Na podstawie długiej listy fizycznych atrybutów, które dotyczyły całego ciała, ale również twarzy. Odpowiednio ukształtowanych brwi, płaskiego czoła, gładka jedwabista skóra, kanciasta twarz. Dziś tak właśnie kształtowane są twarze Koreanek podczas zabiegów plastycznych. Nosy z wysokim grzbietem, dobrze ukształtowane usta i tak dalej. A więc to jest pierwsza przyczyna nadwrażliwości, zwłaszcza Koreańczyków. Kolejna zaś dotyczy obunacji i jest ściśle związana z oczami. W dalszym ciągu toczą się dyskusje na temat różnic kulturowych w postrzeganiu mimiki twarzy. Podczas interakcji z drugim człowiekiem nasz wzrok ma tendencję do skupiania się na oczach i ustach. Z tym, że Azjaci większą od nas uwagę skupiać mają właśnie na oczach, a konkretnie pracy mięśni wokół oczu, brwi, czoła, podczas gdy mieszkańcy krajów zachodnich nacisk kładą również na pracę mięśni wokół ust. Odczytywanie emocji na twarzach ludzi stanowi, ze względów kulturowych,
znaczne, większe znaczenie dla Japończyków i Koreańczyków. Mieszkańcy Zachodu bardziej skupiają się na przekazie werbalnym, który w przednowoczesnych w Japonii i Korei stanowił często źródło wielu niebezpieczeństw i problemów. Został więc ograniczony do niezbędnego minimum. Niewłaściwe słowo, ton głosu, niezachowanie form honoryfikatywności, wypowiedzenie się bez pozwolenia, zaburzenie harmonii, podważanie lub kwestionowanie opinii osób znajdujących się wyżej od nas w hierarchii społecznej, słowna konfrontacja, które do dziś stanowią źródło niemałego dyskomfortu dla Japończyków i Koreańczyków, w przeszłości były źródłem kłopotów nie tylko dla jednostek, ale całych rodzin, wspólnot i wiosek, czyli obowiązywała odpowiedzialność zbiorowa. Japończycy i Koreańczycy musieli więc bacznie przyglądać się mimice twarzy ludzi, aby z niej odczytywać ich stan emocjonalny i odpowiednio dostosować własne zachowania i przekaz werbalny i niewerbalny. Ale dlaczego oczy? Ponieważ ukarane można było zostać również za okazanie niewłaściwych emocji na twarzy. Stąd bierze się ta legendarna małomówność i pokorowa twarz Japończyków i Koreańczyków. Ukłon, zwłaszcza głęboki, tak często pozwalał ukrywać emocje, a komunikacja odbywała się często za pomocą mięśni wokół oczu. Oczywiście to musiało przyczynić się do rozwoju odpowiednich form językowych i też zarówno w języku japońskim, jak i koreańskim znajdujemy frazy i idiomy skupiające się na oczach i na komunikacji niewerbalnej. W Korei jednym z najważniejszych konceptów koreańskiej psychologii jest nun chi, nun oko lub oczy chi, miara, czyli miara oka, a konkretnie umiejętność czytania atmosfery w grupie czy stanu emocjonalnego drugiego człowieka. W Japonii istnieje podobny koncept zwany banokuki oyomu, czyli odczytywanie, rozumienie sytuacji bez użycia słów. Proszę nie wierzyć, jak utrzymują sami Koreańczycy i Japończycy oraz wielu obcokrajowców w Japonii i w Korei, a nawet autorzy artykułów i książek. Taką wpadkę zaliczył m.in. profesor Marcin Jakoby w swojej książce Korea Południowa, że obie te nacje do perfekcji opanowały odczytywanie emocji z twarzy człowieka. To jest wielotna bzdura, gdyż w końcu interpretacja ruchów mimicznych twarzy odbywa się na podstawie zwykłej intuicji, która jest bardzo zawodna i ograniczona, a nie wiedzy naukowej. W każdym razie zakrywanie maseczką ust mniej zdaje się przeszkadzać Azjatom, natomiast są zarazem mniej skłonni do noszenia okularów przeciwsłonecznych, które znów mniej irytują mieszkańców Zachodu. Sporą różnicę w przedstawianiu emocji można dostrzec w emotikonach, które stały się powszechne początkowo w e-mailach, a z czasem w wiadomościach tekstowych. Wiele z nich na Zachodzie skupiało się lub skupia na dolnej części twarzy, zwłaszcza ustach, a nawet języku, podczas gdy w Japonii i Korei na oczach. To są również charakterystyczne duże oczy bohaterów w japońskich i koreańskich komiksach i kreskówkach. Maskotki japońskiej i koreańskiej policji również cechują wielkie oczy. Wspomniałem więc, że komunikacja interpersonalna w przeszłości w znacznie większej mierze opierała się na mimice twarzy, głównie tej części wokół oczu, co oznacza, że była dosyć prymitywna, ale potrafiła przekazać kilka ważnych informacji. A jedną z nich było lakoniczne, ale stanowczo nie. A więc z oczu można było odczytać, czy dane postępowanie jest akceptowalne, czy też nie. I do dzisiaj Koreańczycy i Japończycy w ten sposób komunikują niezadowolenie. A ponieważ w większym znacznie stopniu od nas zwracają uwagę na jednolitość zachowań, tak aby odmiennością nie wprowadzać dysharmonii w grupie, gdyż te zakłócenia w harmonii od wieków wiążą się z sankcjami w przyszłości społecznymi i karnymi, dziś wyłącznie społecznymi, które skutecznie kształtują ich zachowania poprzez czynnik emocjonalny. Kolejnym mitem rozpowszechnianym przez Japończyków i Koreańczyków jest twierdzenie, jakoby ich upodobanie do noszenia podobnych ubiorów, fryzur i tak dalej wiązało się z poczuciem braterstwa nieznanego nam, mieszkańcom Zachodu. To by w końcu świadczyło o celowym, świadomym działaniu, co jest nieprawdą, gdyż to są wszystko podświadome wybory kształtowane w procesie stopniowego nabywania wzorców zachowań charakterystycznych dla danej kultury. Ale
Jak mało kto, Koreańczycy, Japończycy potrafią upiększać swoje interpretacje zachowań dla siebie, a zwłaszcza dla cudzoziemców. Groźne spojrzenie w naszej strefie kulturowej będzie przyczyną dyskomfortu, głównie w przypadku osób doświadczonych traumami z dzieciństwa. Wielu innych wzruszy co najwyżej ramionami lub też nawet nie dostrzeże komunikatu w ten sposób wysyłanego. Natomiast, jak wspomniałem, w przypadku nadwrażliwych na pewne sygnały Japończyków i Koreańczyków zazwyczaj skutecznie zniechęca ich do zachowań bardziej indywidualistycznych, odbiegających od normy w grupie. To jest to japońskie deru kogo wa utareru, czyli wystający gwóźdź zostanie ponownie wbity w ścianę. I dlatego według badań przeprowadzonych w Japonii i Korei ponad 70% badanych utrzymuje, że dyskomfort związany z negatywnym, karcącym spojrzeniem skutecznie zniechęca ich do ściągania maseczki. Z tym więc wiążą się automatycznie inne zjawiska, takie jak lęk przed wyróżnianiem się, konformizm i presja społeczna, które skutecznie hamują zachowania indywidualistyczne. Istnieją bezpieczne wysepki, na których można swoją kreatywność i potrzebę samorealizacji wprowadzać w życie, ale są one wciąż ograniczone. Proszę chociażby spojrzeć na fryzury członków grup muzycznych w Korei, niemalże identyczne, z pewną swobodą, zwłaszcza dla artystów estradowych, w wyborze koloru włosów, ale nie samej fryzury. Nie chcą, nie mogą się wyróżniać, więc tym bardziej nie można oczekiwać, że pozbędą się maseczek. Choć latem, podczas letnich upałów, całkiem spory margines Koreańczyków nosił maseczki pod brodą, w ręce lub zamocowane na ramieniu. Muszą być wciąż widoczne. Ale zimą to już zjawisko nieczęste, choć z pewnymi wyjątkami. Oczywiście, tak jak w grupie ludzi zaufanych, rodziny i krewnych, przyjaciół, znajomych, o czym już wspomniałem, można się swobodnie wypowiadać, tak również można w towarzystwie takich ludzi ściągać maseczki. Ale nie dlatego, że ufamy, że nie przyniosą na nas choroby zakaźnej, ale że bez ryzyka jednego z tych groźnych spojrzeń możemy znów być sobą i zachowywać się swobodnie. Takimi miejscami są restauracje i kawiarnie. Maseczki ściągane są po wejściu do lokali i zakładane ponownie przed wyjściem z lokalu. W teorii powinno być odwrotnie, gdyż przebywanie na świeżym powietrzu z odkrytą twarzą jest wieżą bezpieczniejsze, ale tak właśnie postępują mieszkańcy obu krajów. Maseczki zresztą nie są jedynym przejawem lęków Koreańczyków. Koreanki przykładowo, które palą papierosy, czynią to wyłącznie w ukryciu, dlatego w przeciwieństwie do mężczyzn nie zobaczymy ich chodzących ulicami z papierosem w ręce. Kryją się po kątach i odwracają tyłem do ulicy. Na pytanie dlaczego odpowiadają, że boją się krytycznych spojrzeń. Istnieje jednak pewna grupa zawodowa w Korei. Nie wiem, jak to wygląda w Japonii. Przyjrzę się niedługo podczas wyjazdu do Japonii, którą cechują bardziej nonkonformistyczne zachowania, a to z tego względu, że przez krótszy okres czasu byli poddawani indoktrynacji charakterystycznej dla tutejszego systemu oświaty. Mam na myśli niebieskie kołnierzyki, czyli pracowników fizycznych. Nie tylko posiadają często lepsze umiejętności społeczne od wykształconych Koreańczyków, są między innymi bardziej kontaktowi, łatwiej z nimi nawiązać kontakt, są bardziej inkluzywni, ale też okazują więcej swobody w wychodzeniu poza ramy narzuconych sztywnych zachowań. To ich, oprócz dosyć szerokiego marginesu sprzedawców w prywatnych rodzinnych sklepach, można spotkać na ulicy poruszających się bez maseczek, ale w odzieży roboczej. Po przebraniu się w odzież cywilną dostosowują się ponownie do zachowań reszty społeczeństwa. Wtapiają się w tłum, jak każdy inny. Coraz więcej ludzi w Japonii i Korei zaczyna odczuwać dyskomfort związany z pokazywaniem twarzy, który można porównać z dyskomfortem noszenia slipek lub strojów kąpielowych w miejscach publicznych. Społecznie akceptowalne jest rozbieranie się do blizny w przebieralniach u lekarza. Panie i panowie noszą stroje kąpielowe na basenach i na plażach. Maseczki natomiast przyjęło się, że można ściągać, jak wspomniałem, w kawiarniach, restauracjach, palarniach,
na basenach. Poza tymi miejscami dla wielu ludzi dyskomfort stał się już zbyt duży i nawet w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych podczas zajęć na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej dzieci noszą maseczki na twarzy. Wygląda to niespecjalnie, gdy uczniowie, zwłaszcza podczas upalnego lata, biegają za piłką z maseczkami pokrywającymi ich twarze. Tym bardziej, że nie jest to choroba, która w jakiś szczególny sposób zagraża dzieciom. Natomiast dorośli, którzy na tych samych szkolnych boiskach kopią piłkę w soboty i niedzielę, oczywiście robią to bez maseczek. Dla dzieci tych młodszych i starszych noszenie maseczek stało się już na tyle naturalne, że odkrycie twarzy jest dla wielu z nich czymś wstydliwym, czego należy unikać. Sygnały docierające ze szkół z obu krajów wskazują, że u młodszych dzieci występują już często zaburzenia lękowe, boją się ściągać maseczki, nawet jeśli sytuacja nie wymaga ich noszenia. Według japońskich psychologów i psychiatrów dziecięcych wiele dzieci nie chce pokazać się rówieśnikom bez maseczki, gdyż obawiają się negatywnych reakcji i komentarzy na temat swojej twarzy. Niektóre z nich nie chcą tego, nie chcą z tego powodu nawet spożywać posiłków szkolnych. Wykładowcom uniwersyteckim nie dane było poznać twarzy wielu ze swoich studentów. Zabawne jest oglądanie koreańskich chórów kościelnych, których członkowie śpiewają w maseczkach na twarzy. Tak jak 3 lata temu wszyscy Koreańczycy, myślę, oraz większość Japończyków czuła się komfortowo bez maseczki, dziś większość z nich odczuwa niepokój przy ich zdejmowaniu. Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewien błąd popełniany tutaj przez młode, zwłaszcza kobiety. Otóż wiele z nich niezadowolonych z własnej urody cieszy się, że może pozostawić odkryte wyłącznie oczy, gdyż one mają w sobie coś szczególnego i niemalże zawsze emanują urokiem, tajemniczością i pięknem, a ludzki mózg ma na tej podstawie tendencję do wypełniania pozytywnym obrazem całej twarzy. Skoro oczy są tak piękne, cała twarz musi być również niezwykłej urody. Niestety ta taktyka ma poważną wadę, a mianowicie odnosi często skutek odwrotny od zamierzonego. Daje krótkotrwały efekt w postaci lepszego samopoczucia osoby noszącej maseczkę, ale zarazem też jest przyczyną negatywnych reakcji ludzi, którzy po jej zdjęciu doświadczają rozczarowania. Efekt znany od dawna z zakrywającą twarze kobiet arabskich chustą, ale również opiniami ludzi na temat urody kobiet i mężczyzn, które kształtują nasze wyobrażenia, podnoszą poprzeczkę pozytywnego oczekiwania, a następnie często przyczyniają się do rozczarowań, których nie doświadczylibyśmy niesłyszących opinii. Kiedy w roku 1827 Fryderyk Chopin wyjechał na kilkudniową wycieczkę do Berlina, w liście do rodziców nie tylko narzekał na nieciekawą stolicę Prus, ale również miejscowe kobiety. Był nimi wyraźnie rozczarowany. Dlaczego? Jedno zdanie z listu napisanego do rodziny wszystko nam wyjaśnia. Marylski za grosz gustu nie ma, jeżeli mówi, że Berlinki są piękne. To wszystko na dzisiaj. Dalekowschodnie refleksje. Do widzenia.